Siemka, jestem Amimardon i witajcie w ostatnim odcinku ciekawostek z Dying Light. Przejdźmy sobie od razu do dwóch ciekawostek, znajdujące się w pokoju, który kiedyś już wam pokazywałem. Przedstawię wam jeszcze drogę, jakby ktoś nie wiedział, jak tam trafić. Jak widzicie, znajdziemy tutaj miecz nawiązujący do Master Sworda z gry The Legend of Zelda. Z tyłu leży jeszcze gitara, na której możemy sobie pograć. Dodatkowo w szkole znajdziemy także książkę, dzięki której będziemy mogli lepiej nauczyć się grać. Tę ciekawostkę pokazywałem już wam w pierwszym odcinku, ale nie wspomniałem wtedy, że po minucie od zabrania Excaliburra pojawia się plan jego zrobienia. I to by było na tyle, trzymajcie się, siemka.